nie robiła, żeby pozbyć się nadmiaru, nadmiernych no raz tylko, tak? Zastosowałam owocowo-warzywną, schudłam 10 kilo, ale jak przestałam, to zaczęłam jeść i przytyłam. A w jakim to było czasie? W ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca 10 kilogramów? Tak. I przestała pani stosować? Przestałam stosować, bo już mi się znudziło oczywiście, no chyba z 12, co najmniej. Jak szybciutko to było? Nie, znacznie więcej troszeczkę. No powiedzmy, że już wtedy, kiedy to może nie pamiętam, ale jak ta dieta wyglądała? To były same jakieś surowe, gotowane, czy jakieś salaty? Nie, najczęściej takie te warzywa na patelnię sobie lubiłam, co są. Czyli taka była zupełnie bez mięsa, bez niczego. Tak. Śniadania bardzo rzadko. Albo w ogóle, albo rzadko. A natomiast obżeram się wieczorem do pięć. Czyli tak, rano pani wstaje o której godzinie? O siódmej. Czyli godzina siódma i pierwsze jakieś posiłki, filiżaneczkę małą kawy. Czyli kawa rano jest, rano, tak? Tylko, tak. Kawa czarna, czarna kawa. Plus mleko czy... Nie, mleka nie. Cukier? Nie, płaska łyżeczka. Taka płaska łyżeczka na cukier. A w międzyczasie coś do picia, coś do jedzenia? Jakaś przegryzka? A co zobaczę, co jest w domu, co się rusza. Czyli co się rusza? Jabłko, czy jakieś ciasteczko leży gdzieś tam na szafce. Robię zakupy lub mam wpływ na rodzaj produktów spożywczych, którymi dysponuję? Sama robię zakupy. Sama, czyli zawsze. To tak. Jest zawsze pani to robi. Jem śniadanie? Tak, jada pani codziennie śniadanie. I codziennie pani jada ile posiłków? Trzy. Jada posiłki o stałych porach dnia. No teraz to można tak powiedzieć. Wiadomo, że no trudno od razu przejść na jakieś takie super już dietetyczne odżywianie, no takie prawidłowe. No po to my tu jesteśmy, żeby Państwu pomóc w tym wszystkim.